Siema, siema, sensu nie ma, Damian, Żyszt, Tomiks! Można powiedzieć, że trzeci vlog z Izraela. Wychodzimy właśnie na Jerozolimę pozwiedzać, zobaczyć co się da, doświadczyć tego miasta itd. itp. Zajebistą pogodę do zwiedzania. Dowiedzieliśmy się, że taka pogoda była tutaj ostatnio około 20 lat temu. Mega wieje, samoloty są odwołane i jest masakra. Ale się nie poddajemy. Taka sytuacja jest raz na 20 lat tutaj. Od 20 lat ostatni raz temu, 20 lat temu było ostatni raz taka pogoda. Nawet chyba kurwa była lepsza, bo jakby gadał ten typ, to nie padało, nie było czegoś takiego. Na dodatek jest szabat dzisiaj. Jest szabat. A, szabat. Szabat dzisiaj, czyli święto, które tam jest ogólnie wszystko zamknięte. To co Izraeli ma, Izraelici mają, to wszystko jest zamknięte. Izraelici, Żydzi. Żydy. Stopy mamy tak mokre, że można wyciskać z tego wszystkiego. Nie byłem... Tak mokre jak ta woda w butelce. No i mamy kolejny dzionek. Można powiedzieć, że poprzedni zmarnowany, jeżeli chodzi o zwiedzanie, bo tak padało, że zmokliśmy jak szmaty. Ale udało nam się zmontować vloga. Żyż teraz tłumaczy wywiadzik, więc gdzieś tam jakiś pozytyw z tego dnia wczorajszego wyciągnęliśmy. Teraz jest troszkę lepiej. Liczymy na to, że dzisiaj padać nie będzie i idziemy również z tego dnia wyciągnąć maksa i zobaczyć jak najwięcej się da. Więc mamy godzinę 9:51 i planujemy w ogóle nie wracać na chatę dzisiaj, żeby ogarnąć jak najwięcej rzeczy, bo jutro jakoś po południu spadamy już do Tel Awiwu, skąd będziemy lecieć do Gdańska. So, enjoy the video, guys! Próbujemy dostać się do Betlejem, ale uciekł nam autobus. Stopa nie możemy zatrzymać, więc robimy krok. Allahu Akbar, Allah. Żyż zobaczył ten widok za nami i postanowił się nawrócić. Przeprasza za swoje grzechy. Znaleźliśmy chyba jakąś odskórową wieżę strażniczą, bo widać, że to jest taka wydrążona dziura, więc pewnie gdzieś tutaj prowadziły kiedyś schody. Mega widok, jak zresztą widzieliście. No, fajnie. Zajebisty klimat tu jest na maksa, taki nie wiem, średniowieczny kurwa, jeszcze dalej. Jak z Assassin's Creed. No, dosłownie, zajebiście na maksa. Jesteśmy na granicy z Palestyną. Idziemy z buta aż z Jerozolimy. Że generalnie grubo, fajny klimat, tak kurde, aż niebezpieczny. Gdzieś po drugiej stronie tego muru słychać takie arabskie jakieś piosenki, wiecie, aż powiem wam, że przerażająco wygląda wszystko. No, także
idziemy do... One poznały, że jesteśmy Polakami. No. Chwilą dwie dziewczyny nas zaczepiły. I tak idą, ja idę sobie, one tak się patrzą, coś tam mówią, ja mówię, where you from? One, no chyba z tego samego kraju, bo zauważyliśmy EU na twojej koszulce. Także podlało, pamiętajcie, to jest nie tylko symbol, kurde, wszystkich trenujących osób, ale nawet nasz znak rozpoznawczy w innych krajach. To już teraz nie będzie flaga Polski, to będzie koszulka podlało. Jesteśmy z powrotem w Jerozolimie, bo tak się rozpadało przy wjeździe do Palestyny, że nie opłacało nam się iść, bo jakbyśmy znowu mieli to, co wczoraj, to już chyba psycha by nam nie wytrzymała w tym mieście bez kitu. Także wróciliśmy, nie pada, więc idziemy szukać jakiejś ściany płaczu lub czegoś innego, co warto zobaczyć. Póki co jesteśmy na dzielnicy arabskiej, więc szabat tutaj nie obowiązuje. No jest, jest pełno arabskich tych, więc chyba tak. Także idziemy poogarniać, co tu w ogóle się dzieje. Może jakiś sklep ogarniemy, kawę czy coś, usiądziemy na spokojnie, przemyślimy, co robić dalej, bo troszkę się chaos nam wkradł, bo mieliśmy wyjść, kurczę, tu tego Betlejem, a tu dupa. This 10 seconds? Yeah. One 10 seconds? Two bits 10 seconds, let me break. With pita? Yeah. Ty jest pierś kurczaka w picie, taki kebabik. Ja to biorę chyba. Za 10 szekli. Arabska dzielnica kojarzy się z mega biedą. Taka hala w Gdyni troszkę. No, ale 100 razy gorzej. A żydowska jest taka... Właśnie nawet te śmieci tam. Żydowska by nie pozwoliła chyba na coś takiego. No. Generalnie wczoraj byliśmy w chwilę w żydowskiej dzielnicy i tam było, wiecie, przepych, elegancja, kurde, super sklepy. A tutaj taki tutaj były Nike, bazar. Takie typowe, wiecie, Hilfigery i tak dalej. A tutaj typowy bazar, hala. Już taka pierwsza ocena po takich dwóch dniach, to widać, że Żydzi, jeżeli chodzi o hajs, to lecą tutaj grubo, a Arabowie sobie radzą jak mogą, o tak bym powiedział. To jest typowe stargowisko, takie oldschoolowe. Nic się nie nauczyli, a tyle ten naród ma lat i historii. I dalej w sumie wydaje mi się, że jest w takiej samej biedzie od zarania dziejów tak naprawdę, nie? Kombinują, próbują oszukiwać. Bo są cwaniakami. Nie chcą ciężko pracować, dokładnie. Tylko chcą cwaniakować. Dokładnie. Cały czas cwaniakują, ktoś nas zaczepia, chce coś depnąć. My się nie zgadzamy. Potem się dowiadujemy, że tak naprawdę nawet 1/4 z tego nie była prawdą. Typu tak Krzysz nam mówił, że do Betlejem było 5 km, a potem spotkaliśmy dwie Polki i one mówią, że to jest pół godziny z buta. Nie? I tego typu właśnie cwaniactwo to cały czas jest mega, mega, mega uwaga. Jedno z najlepszych latte, jakie piłem. Taka dziwna. Ja w ogóle nigdy takiej kawy nie piłem. To jest arabika. Taka prawdziwa arabika. Nice. Ale ma dziwny posmak w ogóle. Ciężko mi powiedzieć, co to jest, ale coś mi przypomina. Czekaj. Skarpety stare. Zmarda mi się wychodziło. Nie, jakieś przyprawy, jakieś kardamon, albo coś takiego. Czuję się trochę tak, jak w takiej grze, że wchodzisz do innego zupełnie obszaru i nagle autorzy gry puszczają taki inny soundtrack. Byliśmy w takiej arabskiej dzielni, teraz takie typowe żydowskie klimaty. Grubo, zajebiste to jest, nie? Jakby normalnie jakbyś się ładował nowy akt, nie? Już inna muza jest zupełnie, zajebiste to jest. Thank you.
dzisiaj posiłek na mieście za 10 szekli, czyli naprawdę tanio. Tu jest kurczak mix, kebab mix w takiej pizzce. Za 5. Masz dwa, ten, za 10. Nie da się jednego kupić. Rzucony masz tutaj? Tak. Bon appetit. To co Tomek jadł, ja też jadłem, ale nie było czasu, bo byłem głodny, więc nie nagrałem. Ale Rzyścik ma tutaj homemade big bowl of awesomeness. Pierdalaj to. Jedz to. Delektuję się. Patrz, jakie usteczka ma brudne, kurde. Wariat. Ale czuję, że będziemy mieli nowe, sztosowe pomysły na posiłki dla was po tej wycieczce. Będziecie szanować to na maksa. Kolejna kaweczka. I za dwie godziny mamy zwiedzanie w... Dowiecie się później. Byliśmy na bardzo przedziwnym pokazie, pokazującym około 4000 lat z życia Jerozolimy. Nie mogliśmy tego nagrywać, ale powiedzmy, że byliśmy w środku zamku i na murach zamku była projekcja właśnie z tych 4000 lat. Trwała około pół godziny. Ogólnie spodziewałem się czegoś lepszego, ale tak czy siak robiło dosyć duże wrażenie, bo czegoś tego jeszcze nie widziałem. Żeby na takich murach jakby była puszczona animacja tego, jak się to wszystko zmieniało. Ogólnie spoko, ale chyba bez szału. Okej, jesteśmy już w chacie. Rzyszt zrobił przepiękne jedzonko. Wszystko dla Damianka. Kurczak, curry, warzywa, ryż, pita, Rzyszt to samo, szczęśliwy, nagrywa instasnapy, Tomek jest smutny, ale zjadł sobie jakieś serki. Jemy to. Także jemy i widzimy się na siłce. Mieliśmy iść na siłownię, jednak okazało się, że gdy jest szabat, nawet całodobowe sklepy zwyczajnie są zamknięte. Dlatego postanowiliśmy wrócić, pójść spać i wstać o 6 rano, aby pójść i zrobić trening przed naszym ostatnim dniem w Jerozolimie. Tym akcentem chcielibyśmy zakończyć tego vloga, ponieważ cały następny musimy poświęcić naprawdę wyjątkowemu miejscu, które zapadło w naszej pamięci i chcielibyśmy przekazać wam jak najwięcej emocji, które dotknęły nas właśnie tam. Mamy nadzieję, że ten vlog podobał wam się, bo wyjątkowo chcieliśmy przekazać jak najwięcej serca, abyście mogli doświadczyć chociaż połowę magii, której udało nam się dotknąć. Do zobaczenia w następnym materiale.